Dziś przymroziło z rana. W nocy chyba minus 5 miało być. I pewnie było, bo już wieczorem, jak słońce zaszło, to już czułem na nosie mróz. A dziewczyny poszły już w krzaczory. Dopiero teraz uznały, że temperatura się zgadza. O. Widzieliście kiedyś biały cień? Tylko na farmie biały cień. Siema. Siema, siema. A. Chodźcie, chodźcie, macie. Dziś dzień wielki, proszę Państwa, bo prawdopodobnie uda mi się zamotać jedną belę siana. Masz tutaj, wariatko. Tu. Belę siana. I będzie to zabezpieczenie, mam nadzieję, do... No kurczę, żeby starczyło do... Ten, do pierwszych sianokosów, to może będzie tańsze i lepsze siano. I będziemy wtedy myśleć na następną zimę. Prócz tego, co uda mi się uzbierać, no to pewnie będę chciał kupić z 2, 3, 4, może nawet bele. Zależy ile będzie kus, no. Ale ja wolę, żeby mi dwie zostały, niż żeby zabrakło, nie? Bo później się motać, nie? I belki garażowane to i droższe. A tak może przy okazji tych sianokosów to może coś, ale to tam na dwóch, trzech sztukach to co ty tam parę dych więcej dasz najwyżej, nie? Byle dobre siano było w miarę. Chociaż koza nie potrzebuje, no ale jak słabej jakości, to żeby tańsze było, nie? Bo ja mogę i za 8 dych wziąć, jeśli wiem, że ta koza wybierze z tego siana dla siebie sporo dobrego, no. Takie belki też chodzą, jak wiesz, ktoś ma kozy czy konie, a siano jest słabe, no to dla kozy takie coś rzucisz, to koza przebierze ładnie, nie? O. Co zostawi, to może wziąć, kurą wyścielić, albo gniazda, albo kurnik. Ty, ja myślę, że tutaj po prostu wtoczyć belkę i tyle, nie? Tutaj podjechać. Już, będzie najbliżej, bo myślałem z początku wiatr, ale no kurde, nie chce mi się, bo tamto większą ilość to bym przyjął, ale to już tutaj by mi weszły, raz, dwa, trzy. Tutaj mam miejsce na 6 bel, nie? Ale to na razie tak o zostawimy. I tak musi być. O, to bym zładował na taczkę, bo to do ścielenia tych, dla kur. Zostawiłem takie siano słabe. Także wezmę i dzisiaj na wieczór się wyścieli. Chodź, aby otworzymy kurą, jak idą one grzebać. O. Na dzisiaj jakie plany? No przywiozę tę belę. To będzie trzeba, no chyba kurde, drewno sprzątać, nie? To wszystko też. Nie wiem, powybieram stąd chyba konstrukcyjne i tam przeniosę. A dachy zostawię. Jeszcze na jeden rok niech mokną. Kora sama odejdzie. Mokro, kurde. Też trzeba 30 będzie coś myśleć palić. Powoli pola szykować. No to jeszcze w kwietniu można. Musi przestać, bo tak to nie ma sensu. Mało co tu ma sens. O, kurde, tym mam jeszcze dać jedzenie. Może dzisiaj to lekka robota. Zajrzeć przy takiej temperaturze, jak będzie słońce, nie ma wiatru, to pszczoły by dolatały, nie? Będzie tam z 6, 7, 8 stopni. O, słońce jest wysoko, więc taką pogodę to szybciutko ściana ula się nagrzewa, który jest słabiej zaizolowany i pszczoły by dolatały. Teraz najgorszy okres się zaczyna, w gniazdach jest już gorąco. Matki naczerwiły na 100%, bo pszczoły pyłek nosiły parę dni, nie? Więc to matki poczuły ten dopływ pożytku i poleciały z czerwieniem, nie? Więc tyle, ile tam siła danej rodziny wskazywała, tyle matka sobie czerwiła. Takie mają gniazda, nie? Więc od siły rodziny zależy, jaki teraz duży pobór będzie miała, nie?
silne rodziny mogą mieć problem. Dlatego warto by było to, co jest. Ramki mam, no to trzeba dać. Także tak, proszę Państwa, mamy czwartek, 7. Imieniny Tomasza i Felicyty. Wszystkiego dobrego, wszystkim oglądającym i wspierającym, a propos wspierających. Wędliny Zacisza, poleciał chrzan do ciebie Pawełku, więc posać niech rośnie, niech służy. Przypominam, że chrzan farmerski jest nawet na Florydzie u Marii. Podobno rośnie, w tamtym roku jeszcze rósł, ale no, jak ktoś posadzi, to już tego nie wypleni. To jest kurde zacna roślina, co przetrwa wszystko. Także tak, Seba, dzięki wielkie za wspieranie i poleciała też paczucha z podziękowaniami. Mam nadzieję, że wszystko dojdzie szczęśliwie i że będziecie z Ewą mieli co robić, co wspominać, co jeść i po czym buzię oblizywać. Tak więc to. I co? I to, że jajco. Idziemy zbierać jajca. Z rana zabiegany, więc jeszcze nie zbierałem. A należałoby. Jaj brakuje, cały czas jaj brakuje. 20 dziennie brakuje jajek. Na oko licząc. No ale okres przedświąteczny, myślę. Chyba. Kuromnieśność nie spadła jeszcze. No ale nie wyrabiają. Klientów kilku przybyło. Do czasu ktoś weźmie więcej i nie ma jaj, nie? Także na wiosnę trzeba jeszcze dumać, kury kupić prawdopodobnie. I ewentualnie jeszcze gdzieś tam w lato jeszcze raz dokupić. Zobaczymy, jak to będzie. Bo tu na zimę to jeszcze miały sporo miejsca, nie? Wiecie, więcej kur. A ty kurde, to więcej żarcia, nie? Trzeba kurde się nadźwigać więcej. Się nachodzić więcej. O, już jajko pęknięte i nie zauważę. O, trzeba wyścielić tym kurom. Dzisiaj się zapominam non stop. A ty... O, ile jajców. Zniosła i uciekła. Zobacz. Kurde, jaka wściekła. Normalnie, zobacz. Kawałek ręki. Oddziobała, odgryzła kura. A? Kurde. Nie się dziwicie, że jajka drogie. Życie można tracić. Rękę co najmniej. Dobra, bierz taczkę, jedź. Widełki są na miejscu. Co, Abi, leżysz? Co? Ty. Wstawaj. Już nie udawaj, wystarczy. Już ci tyle tych pieniędzy wysłali, że ci wystarczy. Już teraz możesz być szczęśliwa. No, gospodarz ma jedną belkę tylko. No, ale... Dobra, jedna. Lepiej od... Bo mieszankę od niego brałem, nie? To lepiej od znajomego. Jak gdzieś od nieznajomych z rolniksów kupować, nie? Więc lepiej dbać o źródło, niż się chwytać wszystkich. No chyba, że nie odpowiada, no to szukasz nowego, nie? O! Dobra, tyle wystarczy. Wyścielimy wieczorem. Kurkom będą mniej tukły. Jajców będzie lepiej. O, słomy na ten rok może mi wystarczy, nie? Bo to co, to tylko dla kurczaków trochę. Jak pójdzie dobrze odkup, jak w zeszłym roku, to mało słomy pójdzie, nie? O ile kupię tą paszę, co w zeszłym roku.
to od paszy najwięcej zależy. Ile słomy ci pójdzie. O, już się nażarły chyba. Trzeba wiadro zabrać. Jak? Mordy oblizane? Kurde, ja chyba za dobre mleko im robię, bo one grube wszystkie, nie? Mocno zbudowane. Zobacz jaki ten kotlet. Co to, Janusz czy nie? Nie, to kózka. A to Tinka chyba, co? Nie Tinka, tylko ten, Emi. Czekaj, to będzie 70... Nie, to Janusz. Bo tutaj trzeba kózkę od małej zapamiętać dobrze Emi, bo Emi ja bym zostawił od razu. Bo po małej, no mi chodzi, żeby wiecie, żeby po małej zostawały kózki. Marysia no poszła, no bo dużo tych kóz, nie? Ale trzeba zostawić, bo ja cały czas liczę, że się trafi tak wybitna koza jak mała. Ten gen po prostu trzeba zostawić w hodowli, nie? Tak. Która to po małej? Która to Emi? Emi miała plamki. Miała plamki Emi. To ty chyba będziesz Emi, co? Jest tutaj jakaś plamka. Ale Emi nie, nie, to ty będziesz Emi. O, to ty będziesz Emi, tak. Emi miała grzywkę zresztą po małej. O, ma grzywkę. Więc to, no kurczę, nie mam ten, wstążeczek takich bym im powiązał, chociaż trochę strach, że one gdzieś zaraz o gwoździa zaczepią. To też nie ma sensu, się powiesi jeszcze. Trzeba zapamiętać. No Emi ma grzywkę i ma plamkę, nie? Taką brązową, o. To pamiętam z dzieciństwa. To jest najmniejsza kózka. To jest od Tinki, nie? To też może być dobra koza. Druga od Tinki to która? A ty od kogo? Kto to jest? Kto jeszcze tu się kocił? Na biało. Kurde, nie wiem. Widzowie. Ktoś pilnuje tego? Która to koza? Która? Kto tu jeszcze się kocił? Perełka przecież miała trójkę, tak? Dwójkę. Dwie białe. Dwie kózki. Nie, kur. Koziołka. Kolorowego i biała kózka. Od perełki. Mocno zbudowana była. To to Janusz. To ta będzie od perełki. Chyba jest. Nie, to jest mocna koza. O. To od perełki może być. No. Jakoś tak by to było. Od perełki też można by było zostawić jak coś. Bo perełka dużo daje mleka. Ona daje ponad 3 litry raczej teraz. No to jest sporo jak na pierwszą laktację, ale wyjmie ma bardzo ładnie rozbudowane jak na pierwszą laktację, więc myślę, że w sezonie zielonka jak przyjdzie, to ona w ogóle może dawać 4. Albo i lepiej, no nie wiadomo. W każdym bądź razie się okazuje, jest dobrą kozą na mleko. Ma dobre mleko i właśnie i dużo mleka daje. A, słychać tylko się przewraca w brzuchach. O, a to jest od Pauli koziołek, który rogów. Nie, nie będzie miał. No już tak na 100% raczej. Raczej na 100%. Nie będzie miał, bo on jest wyrośnięty i po urodzeniu zaraz byłoby już czuć te rogi, a do tej pory nie czuje, więc on tutaj no rogów nie będzie miał. Także super koziołek. Będzie ciekawie ubarwiony. Ładna budowa. Myślę, że będzie duży, nie? Bo Paula jest duża. Hugo jako anglonubijski kozioł też. Też geny jakieś tam, on jako tako nie był duży, chociaż nogi miał długie, ale duży, masywny nie był, nie? Ale to może być wina jakiegoś słabszego odchowu, słabszy zmiotu, wiecie. Bo ogólnie kozły aglonubijskie to chyba nawet do 140 kg potrafią, nie? Ale to raczej utrzymane w takim dobrym genie, nie? No to wiecie, no to tak jak z królikami, no belk. Może być 9 kg samiec, a może być i 13 kg samiec, nie? Może być i 7 kg samiec, nie? I to wszystko belgami nazwane. Tak samo jest w przypadku kóz, no. O, ta jaka ładna kózka. Po kim jesteś? Kurczę, wszystkie by zostawił. Kózki piękne. No, tutaj są już 87,5 anglonubijskie, tak? Nie, Tinka jest... No tak, Tinka 75. 87,5. No nie wiem, kurde. Usiadłby kiedy notatki zrobił.
spraya wziął kolorowego, nie? Plamy porobić. Jak kiedyś te indyki znaczyłem na piórach, które do ubicia chyba. Albo które podejrzane, że coś tam chciały paść. Żebym wiedział, żeby miał na oku i jak coś to bił. Ty. Piękne te kurde stworzenie. Dobra, idę. Ja dzisiaj mam sprawy do załatwienia. Spadam. Idę do roboty. Widzicie, jak tu jest, kurde. Pożeracze czasu i pieniędzy. O, zaraz worek jeszcze jeden trzeba kupować. Następny. One dopiero się rozkręcają. To ile tych worków pójdzie jeszcze z dwa wory? To 500, to 700. 750 zł trzeba liczyć na samo mleko. Ja pierdzielę. To te kozy w tym roku już mnie 3,5. Między 3,5 a 4 tysiące będą kosztowały. A dopiero marzec się zaczął. Może być ostro. Ostra rozgrywka Abi nas czeka w tym roku. Coś czuję. No proszę Państwa, jak to przy szeroko pojętych biznesach, od czasu do czasu, statystycznie, ale od czasu do czasu muszą się jajca przytrafić. Jajca są takie, że kurczę, nie nagram. Aż mi mowę odbiera. Wszystko było ustawione. Dawaj to jajco. Zajeżdżam, no chłop, no kurde, ma owce, parę sztuk, no ale ma. Bydło chował latami, no to wie o co chodzi. Jedna bela miała być siana, do skarmienia. Zajeżdżam, chłop podrywa. Normalnie zgniłą belę. Co najmniej rok tam na ziemi leżała w jakimś rowie. Jeszcze targować się chciał. 8 dych za taką belę. Mówię, kończymy interesy na dzisiaj. Nara. I znalazłem co innego, proszę Państwa. Znaczy, no kurde, obdzwoniłem inne źródła. Bo wiadomo, nie dzwoniłem, bo jak umówiony, to umówiony, no. Obdzwoniłem i jest, że jakieś ciuki są. I że będę zadowolony. Więc jadę i zobaczymy, jakie jajca będą tym razem. Jeszcze, żeby nie ta piękna pogoda, to ja nie wiem. Dzisiaj to bym się załamał. Jak nic. Kurczę, jajców brakuje. Sił brakuje, proszę Państwa, snu brakuje. No ale nic. Dobra, ja się zbieram w takim razie. Jadę, zobaczę, co uda mi się przywieźć. Jak będzie dobre, to będziemy więcej tego wozić. Zobaczę, co ma. O, proszę Państwa, udało się. Sianko w ciukach, w snopkach. Jak zwał, tak zwał. Po 4 zł. Ale... kurde, ale dwuletnie. No cóż, zobaczymy, jak będą jadły, to wezmę więcej, a jak nie będą chciały za bardzo, to nie ma sensu. Chociaż na uratowanie sytuacji po 4 zł na pewno stratny nie jestem. Coś koza z tego wybierze, pytanie ile. Zobaczymy. Już beczą, że dobre. Masz mała, testuj. Masz, testuj. Tam? Uciekaj. Miały lepsze trochę, więc mogą być niezadowolone do końca. I też po łące dopiero chodzi, znaczy po łące. Po pastwisku, no. Więc nie są też spragnione tego siana do końca raczej. Dobra, wieziemy. Zobaczymy przez weekend, co się wydarzy. Będzie dobrze, to w tydzień zwiozę trochę tego, żeby już się nie zastanawiać, czy starczy, czy nie. Ma starczyć.
Ja mogę nie zjeść siana, ale koza musi. O. Boom, 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 boom